Siema, siema, jestem Rajo Giplet, a to jest kolejny film na moim kanale i tym razem jest coś innego niż Kolonia i Osada, bo tylko to się pojawiało, ewentualnie jeszcze Working Progress Szpakowa. Jest to taki film troszeczkę z lekutkiego powrotu do naszego starego sejfa na Zdzichowie. Pewnie kto tam dłużej na kanale śledzi moje poczynania, to wie doskonale co to za sejf. No i działa się, jak mówię, dzisiaj jesteśmy na Zdzichowie, na tym naszym starym sejfie. Troszkę to się wydarzyło, bo też między innymi na tym sejfie przyjeżdżaliśmy właśnie kupować do Witchfara od... Aktualnie mnie, bo tu się wcielamy w rolę tego gościa, który ma tutaj gospodarstwo. No i słuchajcie, tak myślę, że jak widzicie, to ogólnie jestem przygotowany pod żniwa. Za chwilkę będziemy sobie robić żniwa. I tak właśnie sobie siedzę i myślę, z czego by to na was nagrać ciekawy odcinek, bo nie chcę was tylko tym i tym zanudzać, a też jakaś seryjka singla by mi się przydała, bo chciałbym sobie po prostu do was trochę pogadać tak... Bez widzów, bez kamery, tak jakby, znaczy z kamerą, ale bez takiej jakby, bez takiego live, nie? Bo Osany tylko tym się zajmuje, więc powrót do starych formatów, ale taki chwilowy powrót, myślę, że z 2-3 odcinki jeszcze może uda mi się nagrać ze Zdzichowa, bo był to safe, który naprawdę bardzo mocno rozwijałem. Tutaj mamy ogólnie, który też mamy rok, tak by the way. Aha, to nie tego modu wgranego, no dobra, ale tu jest około chyba... Szósty, siódmy sezon, czyli właściwie ten sam sezon, co mamy na Kolonii, a tu jednak o wiele bardziej się rozwinęliśmy, bo tych hektarów jest ponad 20, może nawet po 30 podchodzi. No jakoś tak, nie wiem, co wygląda, widzicie, Parczewska Obora, to wszystko ogólnie. Ten sejf jest naprawdę bardzo fajnie żywy. O, praska między innymi, no i nasz nowy kombajn, nowy nabytek, który ogólnie jest takim czymś, że... Kupiłem ten kombajn, tak naprawdę, i wiecie, to jest najlepsze, ani razu go nie użyłem, po prostu. Moim celem w tym sejfie był po prostu zakup kombajnu i w sumie nie miałem żadnego pomysłu dalej, co robić. A wiecie, jak to jest farmingiem? Nudzi się, jeżeli nie macie celu. No i u mnie było tak samo właśnie, więc... Więc cóż, nie było celu, nie ma po co grać, nie? Ale już spokojnie, wracamy sobie na chwileczkę tak na ten Zdzichów i myślę, że też pożegnamy sobie w pewien sposób trochę tą serię. Może wam też pokażę ogólnie, jak wyglądają sprawy tutaj z hektarami. Jest coś takiego, więc nie jest tego co prawda jakoś dużo, ale naprawdę kilka fajnych kawałków jest. Nie, to jest około 20 hektarów, jak mi się wydaje, no. Tu chyba troszeczkę przesadziłem z tymi 30. W każdym razie, bardzo fajnie to się sejfik rozwijał i graliśmy tutaj, głównie grałem sam, czasami ktoś nam pomagał, mi pamiętacie pewnie. No dobra, słuchajcie, może to jeszcze pogadamy, ale sobie najpierw siądę do kombajnu i sobie pierwszy raz do niego siądę i nim sobie podejdziemy, bo oleju troszeczkę ma jeszcze. Napędowego. Jest jakaś muzyka? O, może być ta. Dobra. Zapalamy sobie maszynę i pojedziemy sobie dzisiaj na żniwa. Ja wiem, że to jest dosyć taki kombajn, który może przypadać oryginalny. O, tu widzicie właśnie Parczewska Obora. Niestety wysiedlona całkowicie, nie ma tu żadnych krówek ani nic z tych rzeczy, bo wszystkie są w nowej. I tu miałem łapać cielaki, ale tam się jeszcze cielaki nie ogarnęły, więc wiecie, jak to jest. Okej, chyba tam powinien się złapać ten hederek, nie? O, złapało się. Super. Dobra, więc jedziemy sobie na pole. Pole nie jest jakieś tam specjalnie duże, jest fajny kawałeczek, który myślę na odcinku możemy łyknąć, także... Także spoczko, wiecie co? Ja tak myślę, że jeszcze warto sobie kamerę tutaj złapać na jakieś takie... O, na taką wartość. Nie będzie fajnie. Jest to kombajn chyba oryginalny, ale z mod huba, w sensie, że to jest oryginalna jakby buda. Sama w sobie. Ale po prostu ma bardzo dużo cleaningów, nie? Więc naprawdę to jest nieźle. O, tak już w sumie jak się tu jedziemy, to wam pokażę się tę stronę tego naszego parku maszynowego, bo to też się sporo wydarzyło. No, tam Landara jakaś stoi, tutaj Anno Burger, te sprawy. Ale najlepsza rzecz jest w tym miejscu. Zobaczcie, ile mamy palet na jajka. Myślicie, że to jest sporo? No to patrzcie tutaj. To jest hit po prostu. Ja te jajka chyba zbierałem cały rok i nigdy nie miałem ich kiedy sprzedać po prostu, więc będziemy je sprzedawać pewnie już niedługo. Naprawdę sam jestem ciekaw, ile za te jajka się uda zarobić. Ogólnie, jeżeli też chodzi o kredyt, bo też taki kredyt jest posiadany, rzecz jasna, to jest 225 tysięcy. Nie jest to jakoś dużo. Mamy troszeczkę tych pieniędzy jeszcze na koncie, ale spłata kredytu tam jest dla mnie jakaś najważniejsza i priorytetowa. Także zagram sobie ten spokojnie. Na tym sejfie akurat teraz nie mam zbytnio czasu, no bo wiecie, nagrywam filmy na zapas. No i tak myślę, trochę kurde wam zrobię trochę czegoś nowego, bo ciągle macie tylko jedno i drugo. Znaczy, właściwie cały czas Kolonię, czasami Osadę, a Zdzichowa to już w ogóle nie ma właściwie. A jest to sejfik, na którym się długo zagrywałem, bo tu mam ponad 200 godzin, chyba 220 jakoś tak. Na ten moment na Kolonii mamy 250 godzin, a na Osadzie 240. Także są takie sejwy, na których gdzieś tam po te 200 godzin mi się dobić. No i cóż.
Jest tak, jest, nie? Tu widzicie, saving bardzo mocno zmodyfikowany pode mnie. Dużo to się rzeczy takich wydarzyło, żebyśmy mogli sobie grać tutaj komfortowo. Dzisiaj będziemy robić fajne poletka, bo mamy tutaj do koszenia te pszenice. Ale to nie jest gwóźdź programu, bo bardziej chciałem się skupić na łąkach. Postanowiłem, że łąki muszę zmianować, bo strasznie nudzą mi się po prostu te łąki. Kilka sezonów przegrałem na łąkach, właśnie tutaj w tym miejscu. Wiecie co, ja nawet nie wiem, czy przypadkiem tam nie będzie gdzie postawić headerku. Chyba będzie gdzie postawić headerek, to sobie coś nie wiem jednak. No, więc nie miałem gdzie po prostu tych łąk ogarnąć, w takim sensie, że nudziły mi się po prostu już te łąki. Więc postanowiłem, że zakupię sobie łąki w innym miejscu, a tutaj na chwilowo, na jeden sezon przerobię sobie to na pole. Także troszkę tam tej trawy krótko odżyło. Aha, właśnie, tam włączone nasilenie plonów, więc warto, że uważam, gdzie jeżdżę. Bo tutaj jednak troszkę trzeba uważać. Okej. Zakręcimy sobie. Dobra, dupkę wyprostujemy. Dobra, troszkę sobie cofnę. O, właśnie. Teraz będzie znacznie lepiej, myślę, nie? No i dobra, niech to sobie stoi nasz wózek. Odczepimy sobie cały właśnie wózeczek. I teraz sobie podziałamy, troszkę pokosimy. No dosłownie 0 godzin ma on, tylko ten snakałak zjechał na nasze gospo i tyle. Nic z nim nie robiłem w ogóle, więc naprawdę jestem ciekaw, jak ta maszynka będzie szła, bo przypomnę, ostatnio mieliśmy 6 minut bizona, to była taka ogólnie bardzo fajna seria pod tym względem, że była mega realistyczna. Przynajmniej na samym początku była bardzo realistyczna i tu staraliśmy się grać w taki sposób, żeby jak najbardziej oddać realizm farminga po prostu. Wiecie co? Ja nawet nie wiem, czy może się nie wetnę w tym miejscu od razu, że tam jechałem, na początek nie będę jechał. No, możemy tu się wsiąść w sumie. Możemy tu się wsiąść. No, także... aha, trzeba jeszcze rozłożyć kombajnik, okej. No, więc seria była bardzo realistyczna, bo graliśmy w taki sposób, że naprawdę ja to wszystko robiłem ręcznie, starałem się, żeby to wychodziło nam jak najlepiej, ta cała seria. No i oczywiście dużo było takich fajnych smaczków, troszeczkę takich roleplayowych, to była cała seria, była oczywiście robiona na streamach, więc na YouTubie mało kto miał tego kontentu, ale kto oczywiście był na streamie, to naprawdę doznał wielu fajnych atrakcji, bo to się naprawdę starałem konkretnie, jeśli w ogóle... To było tak ciekawe, że no to było trochę głupota w pewnym sensie, bo robiłem content na streamie, a nigdzie tego nie zapisywałem właściwie i to trochę słabo, bo na przykład teraz na kolonii robimy tak, że jest content na streamie, jest content na odcinku zapisywany wreszcie. A tu było tak, że po prostu grałem sobie, wiecie, jakiś ropy odgrywałem, tam ktoś do mnie przyjeżdża, pomagał mi w żniwach, bardzo fajna akcja. Więc coś troszkę poli rozwialiśmy na tym save'ie, jednakże coraz zachowując ten realizm, nie? Tutaj było naprawdę bardzo mocno starane pod tym względem i wam powiem szczerze, brakuje mi takiej serii, po prostu takiej serii, gdzie mogę wczuć się w roleplay, zapomnieć o rozwoju, tylko po prostu grać, cieszyć się każdym dniem. Jeżeli pamiętacie początki tej serii, kto tam był ze mną na Twitchu, śledził wszystko, to wiecie na przykład, że mieliśmy takie coś, że czas był ciągle na 5, jeżeli się nie wyrobiliśmy z czymś, z jakimiś żniwami, to trzeba było albo robić w nocy, albo coś tam, ale wcześniej też pamiętaliśmy o tym, żeby zachowywać cały czas sen. I tak dalej. Odejmowaliśmy sobie kasę za jakieś tam jedzenie, a dodawaliśmy sobie kasę na przykład za dopłaty do pól, do krów i tak dalej. Ja pamiętam, że moim jednym z pierwszych sposobów na zarobienie dużej ilości pieniędzy to właśnie były dopłaty do krów i chciałem jak najszybciej wybudować obory na kredyt, żeby móc brać z nich dla krówek dopłatę. Poszedłem bardzo mocno w łąki i właściwie tutaj to pole teraz kosimy, na którym była kiedyś właśnie łąka i tak samo na tym polu, na tych dwóch właściwie polach, też była łąka. My właściwie non stop kiszonki, nie? Dla krówek. Jeśli wszystko bijali w belki, zwozili to ręcznie, no to naprawdę było nieźle. Więc mam pewien sposób właśnie, w pewnym sensie sentyment do tego save'a. No i cóż, miejmy nadzieję, że uda mi się kiedyś powrócić właśnie do takiego stylu grania, bo on był bardzo ciekawy, po prostu bardzo ciekawy był, nie? Tylko może teraz właśnie będę starał się to bardziej nagrywać, nie? Ale też robić to właśnie tak może pod singla typowo, nie? Bardziej singlowo, że wiecie, fajna muzyka w tle, gdzieś tam sobie pogiercować, żeby się wczuć w klimat, a nie takie napierdzielanie tempy rozwoju, jak na przykład to jest na osadzie, nie? Bo to właśnie fajnie udało mi się zrobić, wydaje mi się, te trzy save'y w taki sposób, że kolonię mamy taką bardziej właśnie roleplayową, ale roleplay rozwojowy bardzo mocno. Jeżeli chodzi o
osadę, to tam było czysto rozwój, tam żadnego roleplayu nie było, wszystko było, wiecie, kalkulacja chłodna, co się najbardziej opłaca, kiedy najlepiej to sprzedać i na czym najlepiej się zarobi. I to fakt, tam poszło bardzo nieźle, mamy tam grubo ponad 20 hektarów, a teraz nowe kawałki doszły, to zaraz pewnie dzisiaj będę nagrywał te odcinki z zakupu tych nowych kawałków. Więc, aha, dobra, tam coś uderzyłem chyba, tak, tylko coś uderzyłem. Więc naprawdę tam po prostu tempy, ślepe tempy rozumowanie rozwoju i tyle. Kurde, to będzie trochę ciężko, widzę. Myślałem, że gdzieś tam te krzaki tak nie będą mi zahaczać, ale jednak zahaczają. A właśnie Ściechów to był taki typowo właśnie z, taki roleplay na sztywno, nie? Taki roleplay. Rozwój też był oczywiście ważny, ale nie tak bardzo ważny jak na przykład na kolonii czy osadzie, nie? Bo właśnie tutaj to było takie typowo podgranie sobie w takim fajnym stylu. Ja widzę, że powoli będę musiał się tutaj zatrzymywać, w sensie kółko kolejnego nie zrobię na pewno. A też zaraz sobie przedstawię może wózek, bo jak będę jechał zaraz z New Hollandem, naszą tę szóstką, czy tę siódemką? Chyba to jest tę szóstka. To też nie chciałbym tutaj za bardzo się... Okej. Okay. Nie chciałbym za bardzo też gdzieś tam zahaczyć. Dobra, odjedziemy sobie gdzieś tak. Na razie chyba wyłączyłem łucarnię, nie? Niech będzie tak. Otworzymy sobie rurkę. Rurku. Okej. Okay. Super. Dobra, wsiadamy sobie. I teraz tylko odstawię tutaj na szybkości ten... O, wózek. Sorki, że taki w paskudny sposób. Dobra, no i co, przejdziemy po prostu na piechotkę. Ja tak odcinek nie chcę robić jakiś długi. Myślę tak do 20 minut, to będzie max. Może trochę przyspieszymy tą drogę do domu. Maksymalnie te 20 minut zrobić, może lekko ponad, żeby po prostu wam pokazać, jak ten save właśnie wyglądał. I też w sumie dajcie znać, czy chcecie, żeby ten save powrócił na kanał. W sumie chociaż dajcie znać, no jak ten save, jak ten odcinek wyjdzie, to raczej nie prędko dacie mi znać, bo ja ten nagram 22 czerwca, nie? Także on ten odcinek się pewnie w lipcu pokaże, a mnie wtedy już nie będzie za bardzo przy kompie. Więc trochę tak średnio. Ale myślę, że sobie ogólnie to jeszcze parę rzeczy porobimy. Na pewno będę starał się też wam pokazać jakieś inne prace na tej serii. Takie najbardziej najważniejsze prace w sumie, jak chodzi o tą serię. Czyli na pewno chcę wam pokazać, jak wygląda praca nad krowami, karmienie ich, bo tutaj trochę to jest inaczej wygląda niż na normalnych save'ach. Bardzo tutaj dużo bawimy się w samą kiszonkę po prostu. Temer trochę nie używamy. Jeżeli już to tam jakieś lodowe ilości po prostu. No i jakoś tak tutaj ten safe się powoli tam gdzieś rozwija, nie? Tam jeszcze jakaś łąka jest, tam już zrobiłem pole. Chyba tam pole ostatecznie zrobiłem. Bo tam była łąka na początku, tak, a ja chyba zrobiłem pole. Chodzi o pole numer 50, wiecie? Gdzieś tam w tym miejscu. Tak, no. Jak widzicie, bardzo mocno poszliśmy taki roleplay trochę parczewa. Nawet zauważyłem teraz, że mam rejestrację LPA. więc no, tutaj trochę żeśmy sobie tak się bawili po parczewsku w obszarnika. Właśnie widzieliście, tam jest forterka, nie? Stoi, więc raczej wiadomo. No tylko trochę rozwój poszedł mocniej do przodu. Więc właśnie dlatego mamy takie sprzęty, a nie inne. Okej, niech się tam sypie. I sobie zgasimy maszynkę. Jak nam to wygląda sprawa z tym sypaniem? Pokaż mi to pan. O, w ogóle mam nowe tekstury wygrane właśnie zbóż, ogólnie takich upraw, jako takich sypkich. No i wygląda to ciekawie w sumie, nie? Gdzieś tam to nawet fajnie wygląda, także o, nawet spoko. Przejdziemy się trochę, zobaczymy, jak tam to sypie. Okej. Okay. Jeszcze tyłu, może do przodu podejdziemy. No dobra, mamy fulla nasypanego. Jeśli teraz pozwolicie, obrócę w drugą stronę. Troszkę sobie pojedziemy na tamtą. Będę zahaczę, nie? Czekajcie. Nie chcę za bardzo po polu jeździć, wiecie? I tak trochę staram się jakoś manewrować. Okej. Okay. No więc to właśnie taki był full realizm na tej serii. Uskuteczniany? Kurde, nie, to się mówi. No ale wiecie, uskuteczniany chyba był, tak. Więc naprawdę fajnie. Fajnie seria szła. No i tak myślę, wrócimy sobie na ten Ściechów, bo to dawno właśnie byłem, nie? A też fajnie mieć takiego save'a zapasowego, jakby coś tam, bo to i pograć można fajniej, a przy okazji też człowiek trochę tak ciekawi. To w ogóle pierwszy raz na tym Ściechowie zainstalowałem sobie urządzone ścierwisko. I
niestety była taka w tamtym momencie rewolucja, bo tego właściwie nikt nie korzystał. Mało osób to miało, wszyscy się tak trochę, no może sobie zepsuję albo mapę, coś tam. My dobra, włączamy to, nie? Bo tam nasz moderator Miszczu z Twitch, oczywiście pozdrawiam serdecznie, coś takiego właśnie do Farminga 19 czy do 22 zrobił. Nie jest to chyba jego autorstwa, ale on zajął się tylko przeniesieniem tego pomysłu do 22. No i wyszło mu bardzo fajnie, teraz każdy tego używa właściwie, nie? W pewnym sensie stał się to standard, wydaje mi się, że jak dobrze to pójdzie, to mapy w Farmingu 25, ewentualnie jakimś tam innym, w innej numeracji, mogą to mieć po prostu, wiecie, bo to jest bardzo fajna rzecz i szkoda, żeby to tego nie było. W sensie ja uważam, że to jest spoko opcja, no przed tego to Farmingu zrobić po prostu tak, że nie musimy tego ugniatania włączać, nie? Po prostu mamy ściernisko i ono już się ugniata samo siebie, nie? A tu on musi być jakby, przepraszam. Ale nagrywanie odcinka poczynań jest czymś najgorszym, ja zawsze mam z tym problem, nie? O, i tu teraz tą stronę pojedziemy. No, więc myślę, że to powiem, fajny standard mógł być w Farmingu nowym. Gdyby tylko to właśnie fajnie jakoś ogarnąć. Zresztą Giant Software chyba dobrze pokazuje, że potrafi robić takie rzeczy, w sensie modyfikacje, potrafi po prostu inaczej. Skomplikowane modyfikacje, które wymagają pewien sposób obchodzenia gry, potrafią zrobić w taki sposób, żeby to było grywalne dla wszystkich graczy, dla młodych i dla starych. Więc myślę, że takie zrobienie tego ścierwiska dla nich to nie był żaden problem. I raczej prędzej czy później coś takiego pewnie zrobią. Chociaż kurczę wam powiem, że póki co 3 lata farminga, w sensie jednego, bardzo służą farmingowi, bo nasza 19 mocno się rozwinęła w kontekście, w sensie takim kontekście modów. I jestem ciekawy, jak się rozwinie 22. Póki co już jest duży, że powiem, glow up względem map. Bardzo dużo osób teraz kładzie dużo nacisk na budynki, na detale, to wszystko. Mapy w 19, mapy w 22 to jest totalnie przepaść jakaś technologiczna, według mnie, ale to jest oczywiście za względem tego, że jest zrobiony Parallax. Nie ma co się oszukiwać, Parallax bardzo mocno mapy rozwinął. Widziałem rurę włączoną? Mam, ale to chyba nie będzie przeszkadzać. No i po prostu sprawia, że ta mapa wygląda po prostu lepiej, nie? Ten szron ze śniegiem takim oryginalnie w budynkach już coś tam jednak trochę daje takiego fajnego bajeru. O, musimy uważać sobie trochę. Tutaj krzaczek taki jest. No i cóż, jestem właśnie teraz ciekaw, co w takim razie wymyślą w Farmingu 20, no prawdopodobnie 5, nie? Ja to tak strzelam, mówię 25, bo tak mi się wydaje, że może być w Farmingu 25. Ale to musi być coś naprawdę konkretnego, nie? Bo już trochę tak za bardzo nie ma co dawać. No co mogą dać? W standardzie nowego FPS-a mogliby po prostu wrzucić Passenger Moda z Kuboty. Te tartaki i tak dalej, wiadomo, wszystko. Z mapy tej Silver and Forest. Ale tak naprawdę to co jeszcze, nie? Mogliby tutaj dorzucić. Ja nie wiem, czy tutaj jest sens zjeżdżać na wysypywanie się. Może uda mi się dojechać do końca. Tutaj widzę, że klasa gleby nie jest zbyt dobra, bo właśnie tego były łąki. To może po prostu dojadę sobie do końca i tam się wysypiemy, nie? Mam nadzieję, że tak się wszystko tutaj fajnie uda zrobić. Zobaczymy w sumie. 71%. Nie, myślę, że spokojnie dam radę. Nie sypię tego specjalnie dobrze. Klasa gleby, jak mówię, średnia. Ale nowo, że nie było dane na 100%, żebyśmy tu mieli oczywiście wszystko wymaksowane. Ja w ogóle tak mi się wydaje, że na tej serii staram się bardzo maksować te pola, żeby jak najwięcej zarobić. Więc to powinno być nieźle. Ogólnie też może jakaś ciekawa akcja kampanii borczanej pojawi się niedługo, jak mi się fajnie wszystko uda spiąć. Bo chcę też o tego save'a dbać, żeby też zarobić trochę tych pieniędzy, ale z drugiej strony też tak traktuję go jako takie już odejście od tego save'a i po prostu nie dbam za bardzo o to, co tam jest, co tam będzie w przyszłości, tylko po prostu zrobić jakieś parę fajnych akcji. No i tyle, nie? Także może nawet skipniemy sobie lekko czas, żeby tam te woraki ogarnąć, tylko szkoda właśnie, że tyle pól tutaj co rośnie, nie będę mógł sobie wykosić. Bo teraz też nawet na odcinkach za bardzo czasu też, znaczy na streamach nawet za bardzo czasu nie będzie. Okej, myślę, że to jest dosyć spoko tutaj. Więc co, ja sobie chyba teraz tutaj wjadę. Jeszcze w to poletko. Okej. I nie wiem, czy to może nie byłby dobry pomysł, żeby zrobić zdjęcie teraz jakieś ciekawe. Tutaj mogę też jakąś fatkę zrobić chyba, nie? A może potem zrobić się w jakimś odcinku? No zobaczymy, jak to będzie, bo zwykle staram się te minuty jakieś takie robić w miarę ciekawe.
ale jak wyjdzie, zobaczymy za chwilę. Albo dobra, zaraj fotkę i zaraz się po prostu widzimy, nie? Żeby też tak nie przedłużać tego tutaj. Dobra, zatem sobie podjedziemy po prostu pod naszą przyczepkę, tam jakieś fotkę zaprawdę zrobiłem, zobaczymy co tam siądzie czy nie. No i tu sobie podjedziemy pod ten wysyp. Niech się tam wysypie reszta. Nie wiem czy słusznie zrobiłem biorąc tyle przyczep, ale z drugiej strony tak jeszcze tutaj w sumie dużo pól do skrzynia, bo jeszcze zostanie to pole obok w tym miejscu i tamto jeszcze takie trochę większe. Więc niby trochę tego może być, ale głośno strasznie to jest, nie? Jak tam tyle się sypie? Tylko się jeszcze trochę, okay. Może podjedziemy sobie troszkę do przodu. Więc to raczej mało sypamy, tylko sypamy coś jest dużo z tyłu. Tak? Jak tam leci? Ej, będzie cała przyczepka, czy mi się wydaje? Oj, tak wam powiem, że tutaj może być naprawdę ciekawie, jak chodzi o tę przyczepę. Chyba będzie full zestaw nasypany. A, dobra, prawie full. No i dobra, i lecimy sobie dalej. Tak myślę, że na sobie to pole skończymy. Dobrze by to wyglądało, gdybyśmy sobie to pole ogarnęli teraz i mieli to z głowy. A jak mówię, ja sobie na spokojnie już może gdzieś tam po odcinku ogarnę resztę. Chociaż w sumie jeszcze dzisiaj chciałem ogarnąć trochę save'a z osady i kolonii, żeby było po nagrywaniu wszystko przygotowane. Bo przygotowanie się pod nagrywki to jest najgorsza rzecz, wiecie? Ja tak jak już jestem na takim etapie, na przykład na kolonii, gdzie musimy długo grać, żeby coś przygotować, bo maszynki są małe i one jak najbardziej są w stanie obrobić te wszystkie nasze pola, ale czy już tego jest dużo, to wiecie tak to jest, nie? Więc jednak wymaga to trochę czasu po prostu. To się cały farmik to jest po prostu czas, nie? Wszystko można obrobić na głupie 60, nawet mając, nie wiem, 20 hektarów. Tylko no czas jest tutaj kluczowy dla nas, nie? Że to się bardzo długo robi, a nie chcemy też tak zamulać i nie wiem, 4 godziny robić szliwe, nie? Czy coś. Tylko być raczej bach, bach i na chatę, nie? A tam trochę tego jednak jest. Tym bardziej, że też nie samo pszenicę siejemy tam na kolonii, a różne uprawy, żeby sobie trochę tam testować. Że nie było tak nudno. Chyba na raz tak nie złapię tej. No raczej nie. Tak, jeszcze tak oto. Fajnie wychodzi. Kurde, jak sobie pomyślę, że się zdają tyle do roboty, to masakra. Na pewno jeszcze chciałem wam zrobić jakieś ekspresowania. Coś może pokazać, ciekawe jak to wygląda sytuacja. Bo na tej serii w ogóle, ja uważam, że w farmingu najlepiej się gra, kiedy człowiek się nie śpieszy, wiecie? Na spokojnie sobie gracie. Polecam właśnie ustawić jakiś taki stały czas i żeby go nie spowalniać ani nic, tylko po prostu zaplanować, nie? To jest bardzo fajnie. Jeśli na przykład się nie wyrabiacie z czymś, to zamiast zwalniać czas, to po prostu dajcie sobie więcej dni w miesiącu. I to jest, kurde, wydaje mi się, klucz do świetnej rozgrywki w farmingu, nie? Że naprawdę ten czujecie, że te dni lecą i lecą, nie? A nie takie jak po prostu odklepanie kolejnych miesięcy i tyle. No myślę, że warto sobie właśnie grać tak dla relaksu, nie? To jest właśnie spoko. Ja zwykle właśnie grając na zdziechowie miałem takie właśnie podejście, że się nie śpieszyłem, tylko zawsze tak ze spokojniaczku starałem się grać, bo najwięcej radości sprawiało, nie? I tak właśnie mam teraz, że tak sobie, to sobie pokoszę, a to coś tam. Wiadomo, mógłbym to kosić trochę szybciej, ale też na tym cierpi trochę też nie było realizmu, nie? Jakieś trochę tej rozgrywki, więc wiecie. No, tak sobie spokojnie. Możemy już w sumie opuścić motowidła trochę. Bo i tak tam najwięcej nie będę sypał. Okej. No i co, przyczepka na kaszana będzie, nie? Całusieńka. Wydaje mi się, że tak. Okej, widzowie na czacie mówili mi, że bardzo słabe tekstury są te zboża i żebym wywalił, nie? A mi się kurde podoba jakoś. Czy one tam... O kurde, realizm dopiero, nie gadałem. Czy one teraz tu będą też się wysypać? Czy to też trochę jest? Są mi? A nie, jest full. Dobra, zatem słuchajcie. Myślę, że to zabrał moment, żeby się po prostu pożegnać na tym odcinku. Dajcie znać właśnie, czy chcecie więcej takich odcinków. To będę pamiętał też tam na przyszłość, bo i tak tam jeszcze parę nagram pewnie. Ale czy wam się podobało, to na pewno napiszcie. Ja dziękuję wam za uwagę serdecznie. Zapraszam na kolejne odcinki z kolonii, z osady, no i oczywiście z Zdziechowa. Także dzięki, do kolejnych oczywiście odcinków. Trzymajcie się, no i cześć, pozdro. Pa, pa.